Witam wszystkich, chciałem Wam pokazać dzisiaj, jak wyciągnąć wahacz w Fordzie Mustangu. Dobra, generalnie co? Musimy przede wszystkim odkręcić ten sworzeń, to jest ta śruba, która tutaj jest przestrzelona. Odkręcamy ją sobie, wybijamy. Sworzeń ciśniemy do dołu, tak? Możemy użyć młotka, możemy to jakoś tam breszką podwazić. Wedle uznania wyjdzie bez problemu, nie ma tragedii. Drugą rzeczą to jest odkręcamy tą śrubę, która jest tutaj przestrzelona w tę stronę, gdzie blokuje nam maglownica wyjęcie tej śruby. Więc żeby wyjąć tą śrubę, musimy poluzować sobie, znaczy odkręcić maglownicę od sanek tutaj w tych dwóch miejscach i tą maglownicę można sobie wysunąć i bez problemu wyciągamy tą oto śrubę. Jedynie co, to później zostaje odkręcić od tutaj od tulejki, tak, dwie śrubki są przykręcone od góry, tu jest jedna, tu jest druga, więc z tym to już jest najmniejszy problem, żeby to odkręcić, wystarczy to ucho zdjąć. I taki oto sposób mamy wahacz wyjęty, tak? Więc generalnie nic trudnego, można zrobić to samemu na lewarku, na podnośniku. Czy jak tam, jeżeli kupimy sobie drugi, cały kompletny wahacz, tak? Ja tutaj będę wymieniał sam sworzeń. Jest tutaj, on jest wprasowany i widzę przyspawany, ale są, tu jest też na górze jest zabezpieczenie, taki zegar powinien być. Więc będę wymieniał sobie sam sworzeń, tam podjadę, żeby tam na prasie sobie to zrobić. No dobra, jeśli film Ci się przydał, zostaw łapkę. Cześć.